Siemaszko, witam was serdecznie w kolejnym obejingu z kart One Piece'a. I dzisiaj Kingdoms of Intrigue. Tak jest. Ten datek może nie cieszy się dużo popularnością, ale tutaj powinien być wątek z Dressrosy. Ale przez to, że sam tytuł jakby dodatku nazywa się Kingdoms, więc możemy się spodziewać wszystkich oczywiście wątków, gdzie jest intryga na przestrzeni wszystkich oczywiście arków. No i oczywiście w tym datku najbardziej czasową kartą jest karta Sabo. Tak jest. Może sobie Kinga bym może bardziej chciał. Nie, Sabo jest spoko. W każdym razie. No i następnie oczywiście tylko wspominam jeszcze dodatkowo, że te oczywiście booster boxy japońskie są dostępne od ręki na moim sklepie www.letsgotrade.pl. No i oczywiście w tym dodatku jest więcej kart chase'owych, a nie ma takiego skoku w Soul Kinga, czyli wiecie, jest coś takie 30 euro, 50 euro i 450, nie? Tylko tutaj jest takie, no mamy tutaj Boe Hancock, mamy Sabo, mamy co tam, Rebekę, ogólnie tak wokół Dressrosy wszystko się kręci. No i karty promocyjnej już nie ma. Karta promocyjna była tylko OP1, OP2. Tutaj nie ma karty tych ani w trójce, ani w czwórce, ani w szóstce też nie było karty tej promocyjnej, takiej dodatkowej z boostera. Pierwszy tutaj boosterek. Zaraz sprawdzimy tutaj Dressrosa. Tej nie kojarzę, chociaż to jest z nami. Kurde, jakbym tutaj nie spojrzał, to jest z nami. I to jest, matko, na końcu języka mam. To jest... Nie ma karty Don. To jest tylko jedna karta Don, zwróćcie uwagę. Tu nie było karty Don. Cavendish. O, to jest Cavendish. To jest gość, który ma dwie osobowości. I ta druga jest mega mocna. To jest... nie pamiętam. O, to jest ładny design. Znaczy dziwne, że to jest normalna karta, zwykła, nie? To jest Water 7. O, mamy Zwano. A to wygląda... A, to jest ten od... Fujojojojojoj. Tego nie kojarzę, ale wcześniejszy to jest ten speaker z Dressrosy, co robił imprezę na arenie, a później kibicował. W ogóle gość miał moc w głosie, wiedział jak wesprzeć, to jest Wano gość. No jakby patrzeć, Wano też jest takim Kingdom of Intrigues. Tutaj jest Vivi i tu jest Ulti, oczywiście w tej swojej już zmodyfikowanej formie w ogóle mominki się kojarzą, ale to jest po zjedzeniu tego wcześniejszego owocu diabelskiego, nie? To jest ten, który bronił na Wano, on bronił stogu broni. A ten tutaj nie pamiętam z kim walczył. Nie pamiętam z kim walczył, ale owłosiona noga jest. Tyle kojarzę. Ale nie pamiętam z kim walczył. Mamy, to jest V1. To jest Vivi. To jest secondary, czyli to jest drugi design. Czyli taka drop, ale jednocześnie nie aż ten, którym byśmy polowali. Także to jest V2. Oczywiście na V3 polujemy, bo V3 to są właśnie takie finale. Także jeden drop mamy. To zakładam, nie chcę wątpić w to, że to jest ten najbardziej, że najrzadszy. Jezu, to jest. A, ale dziwnie wygląda. Strasznie Kaido dziwnie wygląda. Jego twarz tu jest troszkę zmodyfikowana, ale przez to, że ma maczugę tutaj, to skojarzyłem, że to jest właśnie Kaido. Tylko przez to maczugę, bo tego po twarzy to myślę, kurde, mam maskę czy coś? Nie kojarzyłem w ogóle kompletnie. Byłem skołowany przez chwilę. To jest... Pierwsza forma to jest Zwano. Co mega maguskę? Momonosuke. Ten, który udawał ojca Momo. On udawał ojca Momo. To jest Sanji? A zabijcie, nie mam pojęcia. Wygląda jak taki pół Sanji, pół nie. On był w tym niewidzialnym. On był numer 4 Germe, ale on nie miał takiego stroju. Nie kojarzę w ogóle, żeby taki design miał. To jest Zwano. To jest Whole Cake. Nie pamiętam. A to jest... To jeszcze lepiej. Tutaj jest babka, którą pokonali na samym początku. Ona miała taką słabszą wersję Tonton owocu. Tonton no mi.
tylko że do 1000 kg, a ten gość, który był na Deserosie, miał do 10 tysięcy bodajże kilogramów czy tam ton. I on miał po prostu potężną wersję tego, nie? To jest... ojeju. Nie pamiętam. To jest ten goleś mocny. To jest tam... On był uznawany za czempiona Dresserosy. Miał na koniec z nim walczyć, ale formalnie mistrzu z nim nie walczył. Coś takiego. O, ty kurot. Co on ten kurot się zrobił? Kurot był we wcześniejszym dodatku. To jest od naszego Flamingo. Luffy. Ziomek. Ten to jest od Vivi. To jest nie Dresserosa, tylko Alabastra. Kurde, w tym dodatku, powiem wam, znaczy w tych dodatkach dwóch ostatnich, to ja więcej mam wiedzy na temat samych kart, jeżeli bym się spodziewał. Serio. Jak otwieram OP6, to tak nie sądzę, jakby nie wiedziałem, że tak to jest. Przekaz informacji, trochę długi, ale do Krokodajla. To jest Dresserosa. No, tu mamy tego Krokodajla. A to jest też Dresserosa, tylko że to jest... Bartolomio. Rzekomo uznawany za... kanibala, bo tam coś tam jadł. Znaczy, bo był głodny, bo coś tam. Ale gdzieś tam chyba, nie wiem, swoich ziomków zjadł, że został sam, bo nie wiem, wylądowali gdzieś tam ten i on wygrał. Coś takiego było. O, to jest Dresserosy. Champion, który oczywiście był wcześniej, przed laty, kiedy był stary król jeszcze. O, Frankie, jo, ale on jest w ogóle się zmienił poprzez ten czas. On teraz jest w ogóle o wiele bardziej wykokszony. To jest oczywiście Frankie młody, kiedy tam bodajże, nie wiem, czy to początek, jak go spotkali. Mi się wydaje, że jeszcze wcześniej go, jak go spotykali. Coś tak, a to jest Baby? Baby Fine? Nie, to nie Baby Fine, nie, tylko to jest, jeju, Junior, coś tam Junior. Chyba Junior, po prostu Junior. On jest ten taki najbardziej męski, który chodził jak chciał, czyli w dziecięcych strojach, ale był junior. I był najbardziej męski ze wszystkich. Ojeju, ten ma gluglu, Nomi, ale... I on był bodajże tym głównym prawą ręką Flamingo. Bo jego nie dało się zabić, bo on po prostu stworzył swoje ciało z tego glu, nie można było jego trafić, bo tak naprawdę on był chudzinką, nie? To w ogóle było niesamowite, jak w ogóle co z tego zrobiło. Jakby jego przedstawili fajnie. O, i mamy Nico Robin w SRC. Bardzo ładny. Został w ogóle ten design wcześniejszy, jeszcze jak była All Sunday. Jak jeszcze nie było Nico Robin, nie była ona Nico Robin, tylko All Sunday. No, jest tutaj Dresserosa, jest Flamingo. To jest Wano. Wow, a to jest ten koleś, który był obok tej babki, co miała ten owoc. On miał śmieszną moc, bo on miał wybuchowe kozy z nosa. To jest po prostu moc. Jak ja lubię tego OD. O, jest. Ja mam w ogóle taki jakby dar do tego, żeby wyciągać karty z naszym ziomkiem Flamingo. Ale te kozy z nosa to są mistrzowskie. To jest... Nie pamiętam. Ale rzekomo tamty... Uuu, ale ładne! To jest Wano. Sytuacja z Queena, tą zupę. Oshiru? Chyba Oshiru. Tak się nazywała zupa. No i otworzyła, tam było puste. Mocne. Ogólnie każdemu, który ogląda wciąż serię One Piece'a i nie skończył jej, to polecam wyłączyć ten odcinek, bo ja to dosyć spoileruję. Aż za dużo. Troszkę za późno też powiedziałem, że sorry. Ale mam nadzieję, że nie zabiję wam tej chęci do oglądania dalej. O, jest karta tutaj Vivi, Donna. Tej nie pamiętam. Ale też chyba z Alabastry była. Tutaj jest... to jest córka, siostra Rebeki, córka wcześniejszego króla Dresserosy. Ale później musiała, to jest King, musiała przejść na stronę... znaczy musiała. Żeby tam ocalić chyba króla, to musiała przyłączyć się do nich. Coś takiego było. Coś ten desen. I wow. Słaby drop. Mieliśmy tylko jednego.
Seriously? No to okropne tutaj, no mieliśmy tak. R, to jest SRK, RRK, SRK, RRK, SRK, czyli formalnie jedna karta. Jedną kartę wydropiliśmy tylko. Nie oddało. Kurde, szkoda. Mam nadzieję, że wam się odcinek podobał. Jeżeli tak, to zostawcie lajka, subskrypcję, dzwoneczek. Jeżeli nie, no to zostawcie lajka, subskrypcję, dzwoneczek dla wsparcia kanału. I żegnam się z wami. Nawet jeżeli mnie nie lubicie, to zostawcie lajka, subskrypcję, dzwoneczek. Żeby na bieżąco mnie tutaj cisnąć. Tyle ode mnie, dziękuję za uwagę i widzimy się następnym. Openingu z kart One Piece'a. Widzimy się następnym razem. Bye!